zabrać ci w tym bagnie swojej pułapki. Nic w jednej maka, w drugiej zero, w buty na norkę, co wystawiłem, zero. I tu mamy ostatnią pułapkę, którą sprawdzamy. To jest, to są pułapki uśmiercające. Zabijają. Mamy piwmaka. No kurde, co za wyczyn. 110. To jest pułapka tylko na piwmaka. A ładny jest, duży jest, pierniczo. Kurde, no to jest pierwszy mój piwmak złapany w Conyber. Zdzieliło go po całej klacie. Tak, bym musiał wciągnąć. Jestem, kurczę, nawet zadowolony, muszę powiedzieć. Na wszystkie pułapki, a to jest dobre miejsce w ogóle. Kurczę, ja powinienem tam jeszcze jedno zostawić w tamtym miejscu. Tam jest spoko miejsce, świetne zwężenie. To też jest zwężenie. Wczoraj to była otwarta woda. Nocnym pomrozem przywaliło. Tam widać jest spiżarnia bobrów. Bobrów nie łapie, za dużo zachodu jest dla mnie. Bór jest ciężki stąd wyciągnąć, to raz. Dwa. Dla takiego nowicjusza jak ja, oprawienie jednego bobra zajmuje mi ściągnięcie skóry, odtłuszczenie, nabicie na plywood, na płytę, gdyż bobra się rozcina, a bobra rozcina się klatę wzdłuż i go się robi na koło. Dla takich łebków co ja, jak zaczynają dopiero bicie traperem, taki jeden bubr, taki duży bubr zajmuje mi mniej więcej, ja myślę, że ze 2 godziny, kurczę, spokojnie. Piżmak i cena skóry $40, może do $50 za młodego bobra, małego takiego kociaka, jak się mówi, będzie gdzieś jakieś $12-15 piżmak w tej chwili, a jest warty $10-12 za jedną skórkę, nawet dochodzi do $40, a oskurowanie, otłuszczenie jak dla mnie zajmuje może 15 minut maksymalnie, więc w piżmaku są pieniądze bez wątpienia. Fakt, że to jest mój dopiero trzeci piżmak, którego złapałem w swoim życiu i to nie jest, nie, ja to nie nakoszę pieniędzy żadnych, ale to jest praktycznie zabawa, nic innego, zabawa w trapera. Dopiero zaczynam, no i się cieszę się bardzo z tego chwytu. Jak to 110 jest słabą pułapką, jest tylko i wyłącznie dozwolona do łapania piżmaków pod wodą, tylko pod wodą. 110 ma tylko jedną sprężynę, jak widać tutaj, jest wyposażona w jedną sprężynę. No, 120 ma dwie sprężyny. To jest pułapka na piżmaka, to jest nic innego, tylko na piżmaki ją wolno używać. No, ale to jest spory piżmak, kurczę, ładny jest. Całkiem. Jestem naprawdę zadowolony z tego piżmaka. Zaraz go wysuszę śniegiem i... No i będę miał coś oskurować. Trochę strząsnę z niego wodę. Ładny jest, ładny, piękny piżmak. Duża sztuka. No, chyba ja mam jakieś ślady walki na swoim ogonie. Tak, kiedyś coś mu połamało ogon. To jest ładny piżmaczek. Tu w ogóle było wcześniej więcej piżmaków. Na tym zdaniu była masa piżmaków. Myślę, tu działki chwili tutaj. To było, kurczę, od zatrzęsienia piżmaków to było. To piżmak to był bardzo pospolitym gatunkiem. Norka amerykańskiego. Przycinań. Tak ja widzę, że spadła populacja. Spadła populacja piżmaka i to bardzo, ale tym samym spada też populacja norki. Ja za dużo ostatnio norek nie widzę, ani norek, ani piżmaków. Mam jedną norkę do skurowania, którą zabił samochód z drogi, u się dużego samca i myślę sobie, kurczę, go. Widać, to jest budka dla kaczek. Dla Karoliny. Ale też w niej się gnieżdżą. Jak ten kapturnik, taki mały ten tracz, to jest kapturnik, się w niej gnieździ. Gongoły się tu pojawiają, gongołki. Dzisiaj widziałem dwa gongołki. No, to jest głównie jedno tutaj postawiłem i drugą tam postawiłem. No, trzeba pomóc trochę ptakom. Po prostu one się tam gnieżdżą, w tym słupy są
z rurek stalowych, więc ani szopa, ani norka tam się nie ma szans, żeby wdrapać i niszczyć nogi czy zapuścić kaczkę. Szop jest straszny szkodnik, nie tu je tępi, jak tylko mówię. Uważam szopa za jednego niż odpływa, no, siedzi się spina na drzewa i to jest problem z szopem prażem. Musi być kontrolowane, inaczej to kurczę ptactwo ostro tłucze. Jest dosyć ciekawie, jest gnieździ się błotniak, sowa błotna. Jeden tylko gatunek błotniaka żyje w Ameryce Północnej. Widziałem też kilka słów błotnych, są żurawie kanadyjskie. Sporo błotnych też jest tutaj. Wiosną to kurczę, jak żurawie się zlecą, to z grubej zwierzęta tylko jeleń wiergiński, nic więcej. No baribal też się kręci, ale to nie jest tak bardzo pospolite. Udało mi się jednak już wyprowadzać. Jestem zadowolony. Trzecia skórka. Trzymam trzy piżmaki. Jeśli będzie w tym roku, to znaczy w następnym roku będzie aukcja futer, ja to wysyłam i może jeszcze tam dołapię coś. $30. Trzy piżmaki. Zabawa, nic więcej, tylko zabawa. No, ale mam jednego. Jestem zadowolony. Będę musiał tutaj, kurczę, w tamtym miejscu. Tam jest fajne zwężenie. Tam jest bardzo dobre miejsce do postawienia koszyka. Lub tu jest dobre miejsce do postawienia koszyka topiącego. Byłyby dobre miejscówki. Walnąć tutaj i tam. Tam już trochę jest szerzej. Przy tamie, która tam daleko się ciągnie, jest. A tu obskoczyć, kurczę, tak na jeden dzień. Cały dzień poświęcić temu terenowi, to można by było naprawdę zostawić trochę pułapek, musimy dokupić i można by było mieć efekty z tym, że no teraz już kończą się takie warunki, niedługo to wszystko zetnie lód i pod lodem będzie takie mało ciekawe. Poza tym kwestia czasu, kiedy tu spadnie śnieg, a to nie jest śnieg, to co to jest bajka. To jak spadnie śnieg, to jest kurczę z 90 cm śniegu czasami, a nie zawsze, to w lutym marcu zazwyczaj. Do końca marca praktycznie śnieg leży tu w tym terenie i jak to nie da się tu chodzić, kurczę. Źródła są, lód pęka, można ostro się wpierniczyć, jak się nie widzi, gdzie się stąpa. I oczywiście obrońcy zwierząt mi tego bardzo życzą, wszyscy aktywiści, ale ja ich mam gdzieś, mogą sobie na mnie szczekać ile chcą, mogą sobie wulgaryzmy swoje sadzić, nie, sobie wyzywać mnie jak chcą. I tak będę robił to, co robię i tak nikt mnie nie zmieni. Ładny dzień. Nie dla piżmaka. Jedną skórkę do ściągnięcia z piżmaka dzisiaj. Jedną skórkę z norki. Muszę skupić trzy berniki, od których teraz strzeję. Trzy gęsi. To dosyć dobry weekend. Kurczę, szkoda, że żaden kojot się nie trafi. Dzisiaj wieczorem jeszcze na wabia trochę spróbuję. Może na wabia coś wywabię. Kto wie. Warto spróbować. Jakieś koło cicha, kurde. Ze swojego 223. Spróbuję. No i mam piżmaka, jeszcze będę próbował. Na pewno jeszcze będę próbował, kurczę. Dopóki mocnego lodu nie będzie. Następny weekend, jeśli będzie dosyć ciekawie, będą warunki do zostawiania pułapek. Na pewno zostawię pułapki. Na naszym stawie sprawdzałem nic. Dziwi mnie, że zero norki. Jeszcze będę musiał spróbować nad rzeką zostawić z tyłu na norkę jedną pułapkę. Tam są norki też. Może tam jest nawet większa szansa, rzeka jest długa. Chociaż kurczę, tu są potężne rowy. To są przez człowieka. Ten rów jest zrobiony przez człowieka tutaj. Przez człowieka, przez ludzi wykopali. No kurde, co ja gadam pięknie. Kurde. Byłem na jakimś bezludnej wyspie. Kurde, wcześniej patrzę, że kręciłem na zbliżeniu, pewnie kurde, tylko widać moje ucho, jak gadam w kółko. No. Rów to jest jeden, zaraz tutaj za tą spiżarnią bobrową w prawo odchodzi drugi, ściągnie w tamtą stronę, daleko tam przychodzi, tu są kilka bajord, później to się łączy z rzeką z tyłu, no, wszystko połączenie, sporo wydry jest tutaj. Niestety nie dali mi w ogóle nawet na jedną wydrę. Mój limit wynosi 0.
Zero na wiedro i zero na kunę rybarkę, której tu jest masa. Też kurczę, nie wiem co mi. Na piżmaka mam zero limitu, ile chcę, tak samo norka, tak samo bubr, shop, pracy, kojot, lis. Lisów jest bardzo mało. Dzisiaj widziałem trochę lisa. Lisek tam gdzie wabiłem. Listu można powiedzieć jest rzadkością. Od 10 lat tutaj mają tu działkę i ani jednego lisa jeszcze nie widziałem. Nawet jednego. W okolicach jeżdżąc samochodem czasami gdzieś tam przebiegł przez drogę. Ale żebym tutaj był i widział, czy na polowanie jednego lisa w swoim życiu strzeliłem. Na północy daleko. Tutaj na południu są lisy wycięte przez kojota. Kojot tutaj robi potężne zniżło w lisach. Lisów tu nie ma. Kojoty wszystko wycięły wszystkie. No nie wszystkie, no trochę jeszcze jest. Populacja kojota słabo tu się trzyma. Dobra. Biorę tego gościa do skurowania. Naciągnę na prawidło, może nagram jak go skuruję. Szybko się kurzy, piżmak jest świetny do ubierania. Jest najlepsze zwierzę dla mnie do skurowania. Tej 110 nie bardzo mi się podoba.